Za nami 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku 11 listopada w Tczewie odbyły się patriotyczne wydarzenia, które przyciągnęły tłumy. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w Tczewie od odśpiewania hymnu Polski na placu Świętego Grzegorza. Po mszy w intencji ojczyzny w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego nastąpił przemarsz w kierunku placu Piłsudskiego, gdzie zostały złożone kwiaty pod obeliskiem marszałka. Następnie na starym cmentarzu odbyły się uroczystości przy pomniku ku chwale poległym w obronie ojczyzny. Wybuch I wojny światowej, konfliktu, w którym naprzeciwko siebie stanęli zaborcy, dał nadzieję na odzyskanie niepodległości. Ostatecznie w 1918 roku powstało odrodzone po 123 latach niewoli państwo polskie. Udało się powołać polski rząd w październiku 1918 roku, a w dniu 10 listopada 1918 roku powrócił do Polski Józef Piłsudski, wypuszczony z więzienia w Magdeburgu. Dzień 11 listopada był także wyjątkowym z powodu podpisania rozejmu na froncie między walczącymi stronami Ententą, czyli Wielką Brytanią, Francją, Rosją, a Niemcami. W wielu państwach na świecie uznaje się dzień 11 listopada jako dzień kończący działania zbrojne podczas I wojny światowej. W 1918 roku także Polacy uświadomili sobie, że to dzień szczególny. Pękły kordony oddzielające polskie ziemie, znajdujące się dotąd w państwach zaborców – Rosji, Niemczech i Austrii. W godzinach popołudniowych na placu Hallera rozpoczął się festyn. Wśród atrakcji nie zabrakło koncertu patriotycznego Tczew dla Niepodległej. Na scenie wystąpili tczewscy muzycy. Chóry Pasjonata, Pasjonatka, Nieboskłonni, Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta, Torpeda, Zespół Frantówka i soliści. Naprawdę bardzo fajny zespół grają w tym roku i uznałyśmy, że tak pójdziemy i cmentarz. I staramy się brać też właśnie udział w takich wydarzeniach patriotycznych. Tak, na cmentarzu jeszcze uroczystości też. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Jest bardzo piękna oprawa muzyczna. Dużo ludzi przyszło, więc chciałbym, żeby to było zawsze co roku tak. Podczas festynu Miejska Biblioteka Publiczna zachęcała do skorzystania z interaktywnej kolorowanki, która ożywała za pomocą smartfonów, a Fabryka Sztuk zapraszała do układania puzli. Na uczestników festynu czekał poczęstunek, między innymi kawa i herbata. Pracownicy ratusza rozdawali kotyliony, flagi i balony w narodowych barwach. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób. Cieszy mnie to bardzo. I bardzo mnie cieszy to, że władze Tczewa, ludzie odpowiedzialni za organizację też w jakiś sposób to nagłośnili, że te wszystkie punkty mogły dotrzeć do ludzi. Pewnie też dlatego tak wielu nas jest teraz, nie? Co mnie bardzo cieszy. Nie wyobrażam sobie, żebym w jakiś sposób nie uczcił tego dnia, chociażby słuchając pieśni patriotycznych, będąc razem tutaj. Niepodległość jest bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie, gdybym miała żyć teraz w kraju bez niepodległości. A suwerenność jest bardzo ważna. To jednak pamięć jest, nie? Także co było kiedyś, za tych, co za nas walczyli, bo my to niestety, to już nie pamiętamy tego. Ale kiedyś ludzie, żeby wolna Polska była teraz, to niestety kiedyś za to musieli walczyć. Jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni.